wiedziałem, że będę odbywał karę pozbawienia wolności powyżej 3 lat i zacząłem czynić sam starania w kierunku tego, żeby kontynuować naukę. Zasięgnąłem informacji tutaj w areszcie, czy jest taka możliwość w ogóle w tym więzieniu. Zakład tutaj zaczął prowadzić wstępną rekrutację. Okazało się, że po prostu taki projekt powstał. To się zapisałem, tak? A charakter uniwersytetu i to jest w ogóle jakaś taka dodatkowa nagroda jak dla mnie. Są to studia na Uniwersytecie Katolickim. Czy ty jesteś osobą wierzącą? Czy jest to ci wszystko po drodze? Jestem osobą wierzącą i podjąłem te studia, bo chciałem jakoś zapełnić ten czas tutaj, przebywając w tym więzieniu, żeby nie zmarnować jednak tego czasu, bo to jest, przypuśćmy, rok czy dwa, no to jest wyjęte z życia, tak? Warto jednak było, tak? Bo na tych wszystkich wykładach można dużo się nauczyć tak o rodzinie, jak funkcjonuje ten zdrowy system rodzinny. Jak często odbywają się te zajęcia? Zaplanowane są od poniedziałku do piątku zazwyczaj, prawda? Czyli codziennie, tak jak studia stacjonarne. Uczę się cały czas czegoś nowego i chcę robić coś z sobą. W tym kierunku, bo to, co zrobiłem, chcę w jakiś sposób odkupić swoje winy, czyli chcę pomagać ludziom. Mój kierunek jest asystent osoby niesamodzielnej, czyli w przyszłości będę mógł pomagać takim osobom. Czy te studia, ten kierunek jest dla ciebie taką formą terapii? Można tak to ocenić, że jest. Bo jak to ująć? Jest to nauka o rodzinie, o tym, o życiu, o najważniejszych wartościach, a ja jednak odebrałem najważniejszą wartość, jaką jest życie. Jaki wyrok dostałeś? 25 lat. Ile minęło od tego wyroku? 13 lat. To jeszcze zostało ci trochę. Teraz właśnie przez te studia dużo zrozumiałem. I tym bardziej to wraca. I może i dobrze, bo to nie można zapomnieć o tym, co się zrobiło. Jeszcze taką rzecz, tak jak ja to co zrobiłem. Teraz w pandemii mamy zajęcia przez Skype. 8:20, wychodzę z celi, jestem na zajęciach, tak można powiedzieć pokrótce. No i łączymy się z profesorem, zależy od jakie to mamy zajęcia i czy to są forma ćwiczeń, konwersatorium, czy wykładu. Jak ci poszły egzaminy? Bardzo dobrze. Można powiedzieć, że jestem kujonem. Każdy z wykładowców jest wymagający, nie ma tu jakichś ulg. Że jesteśmy w zakładzie karnym. Ile miałeś lat, jak popełniłeś to przestępstwo? 24. Miałeś całe życie przed sobą, nie? Dokładnie. I całe, można powiedzieć, najlepsze lata jestem w zakładzie karnym.